No już jesteśmy na miejscu zbiórki, tej ostatniej, po 40 minutach oczekiwania na kierowcę pod naszą noclegownią, haciendą. Dostaliśmy już opaski. Tyle luda będzie. To tak będzie za Hoka M. Parkinga, którą będziemy zwiedzać i dyskutowaliśmy. Mam nadzieję, że wycieczka się uda. Jeszcze czekamy chyba na spóźniarskich. Ale jest do picia na razie spust. Mamy różnego rodzaju ciasteczka. Tutaj asystentka się odżera, tak? Na... Tylko jedno jest dla ciebie. Nie, ja tego paskudztwa nie będę. Absolutnie. I wyruszyły tłumy. Procesja idzie za nami. Z niebieskimi opaskami. O, jak mi się zrymowało. Tu nasz przewodnik. Our guide. Takim jeepneyem. Lapelejaja. Będziemy jechać na stateczek przez to molo. Jedziemy jeepneyem. Po wejściu trzeba buty zostawić, wziąć kapoka i zameldować tutaj na pokładzie. Zabije. Tu jakieś banany są. Bo zaraz to zjedziemy, przekąsimy jakieś banany. Nie wiem co to jest, to czerwone. Na pewno oba są z lodem. Będzie transfer tą łodzią tam na wyspę. Kurde. Jednak chyba powinniśmy mieć kamizelki, moim zdaniem. Już jesteśmy w łodzi. Trwa abordaż. Chyba nic nie spadnie. Słuchajcie, chyba powinniśmy... Nie zmieścimy się za jednym razem do tej jednej łodzi. Thank you.
Przechodzimy przez słodki, proszę Państwa. Tak, jeszcze jeden płotek. Oj. Tak. Przesuwam się do przodu. No. Tu są skrypcie jakby sławnych ludzi, którzy ją odwiedzili. Tu mam oczywiście dla turystów wyprzedaż w dobrej cenie. My idziemy do tej wyspy James Bonda, czy baczugi James Bonda. Pan jaka ruda ściana. Ktoś ją specjalnie położył. Bo w tym. Ojejku. Fokus zwariuje na te golizny. Koraliki. Jakiś odpływ jest, nie? No i tak to wygląda. Nie to jakieś takie powalające. Jak na razie. Jakoś nie było efektu wow u mnie. Tak, zatrzymamy się na chwilę. Na tą maczugą Herkulesa. Jesteśmy na wyspie Jamesa Bonda. Tak sobie to wygląda. No tak, Maja Beach to nie jest. Ale to jakaś ukryta plaża z drugiej strony wysepki. Jesteśmy na drugiej stronie wyspy. O, jakie fajne deformacje skalne. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Bardzo fajne. Taki nawis potężny. Piękne nawisy skalne. Abordaż na ten niebieski stateczek krzywy. Musimy się teraz na niego tam przedostać. Łodzie jest przygotowane. Pierwsi mieli ludzie kapoki. No może umieją, proszę, dobrze pływać. Wiemy wodę.
Piękna wizja skalna. Bardzo ładnie się prezentują na tym. O. Abla bak yukarı bak, kalp var orada. Hani nerede? Oradan gözüküyor. Baş. Boom. Just moment. Oops. Oops. Za kątek. Tak fajnie strzeluści by tam wypływają. Bum! Jakie to błoto. Wypływamy. Patrzcie, jaka kolejka, żeby tu wpłynąć. Parzy to słońce na tych kajakach. Nie da się uczyć. My zwracamy do swojego statku. No to wygląda. Masz. To jest nasz statek, czy nie? To jest nasz statek. I kolejna łódź, kolejny ponton.
Kasia, one. Nie chcę. Nie wiem. Naprawdę nisko. Zobaczcie, jest wszystko skorupiaki. A się chowa. Spina się. Chowa się. Ty patrz, wlazła i którą stroną wyjdzie? Idź po banana. Taka pokraka. A tu jakby zastygła ta mąki, nie? Tam. No. Ale to wysokie jest. Kurde. No ale to jest taka brudna woda. Mętna. Nie wiem. Płynęliśmy na szerokie wody, a tam chyba leje. No tak. Mamy takie fale trochę porządne, nie? Rozbujane. Trzeba mieć sobie krwi. No i przybijamy do portu. Jest godzina 17:30. Znowu będziemy musikami.
Pikneyami przemieszczać się do Capital Arku, tam do siedziby firmy, a później już będziemy rozłożeni pod sam hotel, każdy do swojego, busami. Szukamy. Widzicie gdzieś to moje buty? Kurde, nie ma moich butów. Where is my shoes? Yes, 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 yes.